Jeżeli mówimy o stresie, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że stres jest sprawą absolutnie indywidualną. O tym, czy dana sytuacja jest stresowa, czy też nie, może decydować tylko i wyłącznie osoba, która w tej sytuacji się znalazła. Także komentarze dorosłych, na przykład w stronę nastolatków, którzy mówią: dziecko, czym ty się stresujesz? Przecież to tylko kartkówka. Lub przecież gdybym ja się tak miał stresować, to bym całe życie się tylko stresował. Są nie tylko nie na miejscu, nie tylko są niepomocne, a mogą w przyszłości wyrządzić bardzo dużo krzywdy i pokutować w przyszłym życiu nastolatków różnymi komplikacjami. Dlatego, że przekazujemy w ten sposób nastolatkom taką wiadomość, że to, co czujesz, jest nieprawdziwe i nieprawidłowe. Także w najlepszym wypadku takie coś może skutkować frustracją, a w najgorszym po prostu różnymi zaburzeniami emocjonalnymi w przyszłości. Stres jest wszechobecny. Nie można się go pozbyć, nie można o nim zapomnieć. Jedyne, co można, to nauczyć się z nim żyć i nauczyć się z tym stresem prawidłowo funkcjonować. I tu jest zadanie dorosłych. Nas, jako przykładu, który możemy dać dzieciom i nastolatkom. Mówmy jako dorośli o tym, co nas stresuje, tylko nie zapominajmy wspomnieć o tym, jak się też przy tym stresie, czy po tym stresie relaksujemy. Jeżeli przychodzimy do domu zestresowani po całym dniu pracy, opowiedzmy o tym naszym nastolatkom i wspomnijmy o tym, że na przykład teraz pójdę do wanny na pół godziny poczytać książkę, dlatego że po stresującym dniu właśnie to mnie zrelaksuje. Rozmawiajmy z nastolatkiem o tym, jakie on ma sposoby na to, żeby zrelaksować się po stresującym dniu. Wypróbujmy metody naszego dziecka i zachęćmy dziecko do tego, żeby wypróbowało nasze metody na to, jak radzić sobie ze stresem. Jako osoba, która się zajmuje na co dzień tańcem, wiem, że jest to rzecz, która po pierwsze pomaga uzyskać dużo pewności siebie. Jak tylko zaczynamy czuć, że coś nam zaczyna wychodzić, też się od razu ze sobą troszeczkę lepiej czujemy. Osoby, które na co dzień są troszeczkę zamknięte w sobie, w trakcie tańca się otwierają. Jak to każda pasja powoduje, że człowiek po prostu ma jakiś taki drive do życia. Jeżeli chodzi o nasze ciało, ma ono bezpośrednio bardzo duży wpływ na nasze psychiczne samopoczucie. Pierwszy krok do opanowania swojego ciała to jest pierwszy krok do opanowania swojego życia. Jest to mechanizm, który pomaga nabyć pewności siebie, która pomaga nam na co dzień. I mówię teraz nie tylko o młodzieży, ale mówię też często o dorosłych, których tak naprawdę równie mocno dotykają te wszystkie tematy, które powodują u nas dużo stresu, czasem nawet więcej. Mimo tego doświadczenia życiowego nie zawsze jesteśmy w stanie sobie poradzić z bodźcami i z tym, co nas na co dzień spotyka. Też jestem przykładem takiej osoby, która w tańcu znajduje ukojenie. Zresztą taniec jest tylko jedną z pasji, która może nam pomagać. Nie musi to być taniec, musi to być tak naprawdę każda inna aktywność fizyczna lub artystyczna i uważam, że bardzo ważnym jest w życiu znalezienie takie swojej pasji, swojej zajawki, która będzie nam towarzyszyła przez całe życie, no i między innymi na pewno bardzo pozytywny wpływ ma to na radzenie sobie ze stresem życia codziennego. W zdrowym ciele, w zdrowy duch. I ten styl życia poprawia nasze samopoczucie i pomaga nam radzić sobie z różnymi ciężkimi sytuacjami w życiu. Na styl życia składa się nie tylko zdrowy sen, który tutaj musi być wystarczającej długości, ale też wystarczającej jakości. I tutaj chciałabym wspomnieć o tym, że spanie z telefonem pod poduszką, żeby w każdej chwili i sekundzie być dostępnym na mediach społecznościowych, nawet jeżeli takiego snu będziemy mieli 8 godzin, jego jakość niestety nie będzie wystarczająca i zadowalająca. Pamiętajmy o aktywności fizycznej i o tym, że aktywność fizyczna to nie tylko trening 2 razy w tygodniu na sali, który jest bardzo ważny, ale także wchodzenie po schodach, spacery, nie stawianie samochodu pod samym wejściem czy wyjściem do budynku, do którego idziemy, tylko aktywność to
cały ruch, jaki wykonujemy w ciągu dnia. Do tego dochodzi oczywiście zdrowa dieta, która powinna być bogata w różne substancje odżywcze, gdzie powinniśmy starać się ograniczać cukier, powinniśmy starać się nie korzystać z wysoko przetworzonych produktów. I to wszystko przyczynia się do tego, że mózg dzieci i młodzieży lepiej się rozwija. Za pomocą aktywności fizycznej jesteśmy w stanie minimalizować skutki wpływu stresu na nasz organizm. Aktywność fizyczna wpływa na obniżenie poziomu kortyzolu oraz wpływa na zwiększenie hormonów szczęścia, czyli endorfin. Ponadto aktywność fizyczna wpływa na podniesienie samooceny. Ludzie, którzy są aktywni, uprawiają sport, mają większą pewność siebie oraz więcej energii. Kolejne pytanie to, jak zacząć aktywność fizyczną, gdy brakuje nam motywacji? Według mnie fajnym sposobem jest znalezienie partnera treningowego, który będzie wspierał nas w systematycznych treningach, z którym będziemy mogli rozpocząć razem proces treningowy. Innym sposobem jest zapisanie się na zajęcia grupowe. Grupa, osoby, które towarzyszą nam w treningu, będą na pewno nas wspierać w wytrwaniu w swoim postanowieniu oraz w systematycznych treningach. Bardzo ważne jest, żeby aktywność fizyczna, którą podejmiemy, sprawiała nam przyjemność i satysfakcję. To jest na pewno najlepsza droga do tego, aby utrzymać ją przez dłuższy czas i po prostu cieszyć się ruchem. Warto również zadbać o odpowiednią dietę, na co przede wszystkim zwrócić uwagę. Pamiętajmy, żeby dieta była dobrze zbilansowana, aby zawierała dobrą jakość produktów, czyli starajmy się na przykład nie kupować produktów mocno przetworzonych, tylko komponować sobie posiłki w domu. Starajmy się o to, aby w diecie było bardzo dużo warzyw, szczególnie tych zielonych. One zawierają mnóstwo kwasu foliowego, który jest niezbędny do syntezy neuroprzekaźników. Dodatkowo dbajmy o odpowiednią ilość błonnika i odpowiednią podaż płynów w całokształcie diety. Mamy w naszym organizmie coś takiego jak oś jelita mózg i musimy mieć świadomość tego, że jelita z naszym mózgiem się komunikują. W związku z czym, jak zadbamy również o nasze jelita poprzez prawidłowe odżywianie, nawadnianie, suplementację, również wpłyniemy na odpowiednią syntezę neuroprzekaźników, czyli takich specjalnych substancji, które są wydzielane między innymi w naszym mózgu, w taki sposób, żeby poprawić sobie nastrój. Mówimy tutaj o serotoninie, na przykład dopaminie, acetylocholinie czy GABA. I jak możemy to zrobić, proszę Państwa? Na przykład stosując odpowiednią probiotykoterapię. Dbając o nasze ciało, o zdrowy tryb życia, o zdrowy styl życia, robimy też coś dobrego dla naszych jelit. O jelitach często zapominamy, jeżeli mówimy o stresie, a w jelitach znajdują się mikroorganizmy, które są nazywane mikrobiotą jelitową. I badania naukowe pokazują jednoznacznie, że te mikroorganizmy kontaktują się z mózgiem za pomocą osi mózgowo-jelitowej i przekazują do mózgu bardzo ważne różne informacje. I badania naukowe potwierdzają również to, że skład mikrobioty jelitowej ma wpływ na to, w jaki sposób my radzimy sobie ze stresem, w jaki sposób radzimy sobie z innymi emocjami, a także na to, w jaki sposób się zachowujemy. Także mówiąc o tym, jak dobrze radzić sobie ze stresem, o tych jelitach zapominać nie możemy. I tak, zły skład mikrobioty jelitowej, gdzie mamy niewłaściwe bakterie, które będą utrudniały nam radzenie sobie z emocjami, ze stresem, może być taką kulą u nogi naszych nastolatków, które będą starały się relaksować, będą starały się
prowadzić dobry styl życia, ale będą miały kłopot z tym, jak poradzić sobie ze stresem. Natomiast jeżeli dopieścimy naszą mikrobiotę jelitową, jeżeli o nią zadbamy, nie tylko stylem życia, ale na przykład psychobiotykami, czyli bakteriami probiotycznymi, które można przyjmować w formie kapsułek, które zasiedlają nasze jelito i pozytywnie wpływają na takie szeroko pojęte zdrowie fizyczne, ale też przede wszystkim psychiczne, w ten sposób dopieszczając właśnie mikrobiotę jelitową, może ona stać się takim asem w rękawie i to naszym, jako dorosłych, dzięki temu nam będzie łatwiej radzić sobie ze stresem i będziemy mogli być lepszym modelem dla naszych dzieci, ale także dla nastolatków. Także warto tutaj zarówno zadbać o to, w jaki sposób mówimy o stresie, warto zadbać o styl życia i warto zadbać o mikrobiotę jelitową. Warto przyjmować psychobiotyki, które, tak jak już wspominałam, mogą być asem w rękawie w walce z codziennym stresem.